Włamanie. Część druga. Czyli bezpiecznie mamy wejść do pewnej bazy, pewnego człowieka, który nie wiemy tak naprawdę, czy jest dla nas dobry, czy niedobry. Na razie mamy z nim układy nie za dobre. Ale wiadomo, że na początku każdy, kogo pozna, to nie wie, jaki on jest. Czy to jest szuja, czy to jest dobry człowiek, kosmita, czy jak chcemy. Na razie mamy wejść, zrobić kradzież. To nie jest dobre. Ale pieniądze są dobre. Ktoś za to płaci. Ktoś, kto za to płaci, nie interesuje, czy to jest dobre, czy nie. A my musimy zarabiać. Gwiezdne Wojny to gra, która mi się bardzo podoba. Przygoda mi się bardzo podoba. Znaczy, może przesadziłem, może nie bardzo. Nie, bo znalazłem już pewne minusy. I prawdę mówiąc, w dzisiejszych czasach to ja rzadko znajduję gierkę, gdzie nie ma minusów. Są to gry Sony najczęściej typowe, które oni robili. I teraz prawdopodobnie Until Dawn w nowej wersji również. Ale to też nie powiedziane, że dałbym 9 na 10. 10 na 10 to praktycznie chyba tylko Red Dead Redemption 2. O, chociaż jedynka też. Ale muszę powiedzieć, że to jest gierka, której też nie za bardzo wiem, jak sobie wymyśleć temat do tej gierki. Ci, co mnie znają ze starego wtedy kanału, to wiedzą, że czasami było dowcipnie, a czasami był robiony nastrój. Przy tej gierce na razie nie znalazłem klimatu, znaczy nie znalazłem pomysłu na to, żeby gadać. Oczywiście jest Krystyna, jest Reksio, wykonują różne misje. Za chwilę na przykład wejdzie pacjent i my mu damy w ryja. No to jest jakieś komiczne danie w ryja? Być może, ale poczekajmy, zobaczymy, jak pada na ziemię. No i jebnął. Znaczy, upadł na ziemię. Z jednej strony dobrze, a z drugiej strony no jednego mniej. A nie wiemy, czy on na przykład nie był chory na wątrobę, na przykład, nie? A my mu dali mocnego ciosa. Tego nikt nie wie. No ale wróćmy do Gwiezdnych Wojen. Gwiezdne Wojny... Nie wiem, po co ja tutaj tryb fotograficzny. Coś kombinowałem albo nie kombinowałem. Jakiś plan miałem, ale na razie pewno chcę przejrzeć sobie ekwipunek, może jakie buty posiadamy, kurtki. Na razie wiele nie ma, chociaż w niedługich odcinkach następnych się pojawią nowe ciuchy. Ale Krystyna moim zdaniem w tej kurtce i w tej bluzce wygląda najbardziej. Tak, najlepiej wygląda i tutaj ewidentnie wielu kosmonautów lub podróżujących gdzieś po różnych układach gwiezdnych chciałoby Krystynę poznać. Tak, ale nic z tego. No dobrze, wróćmy do tematu. I prawdę mówiąc tak, na razie w tej grze muszę powiedzieć, że nie bardzo wiem, co gadać. Zawsze byłem też inny, nie? I mówię zawsze tak... Każdy gameplay taki sam. Tylko tempo. Kto pierwszy i wtedy będzie oglądalność. To też do dupy. No ale takie mamy czasy. I tak to po prostu jest. No ale to już mnie to nie moja działka. W każdym razie, no też nie każdy, żeby był... Zawsze musi być jakaś różnica, na przykład w tym odcinku przygody Krystyny są wesołe, w następnym dramatyczne, a w innym robi się z tego horror. Dlatego dzisiaj wpadłem na pomysł taki, że akurat przypomniało mi się coś, co ostatnio miałem wspólnego z Gwiezdnymi Wojnami. Ja generalnie raz na jakiś czas oglądam sobie Gwiezdne Wojny, filmy, ale stare, nowe w ogóle. W ogóle. Coś widziałem, ale nie wiem nawet które, muszę przypomnieć. Nie interesują mnie. Kompletnie nie interesują mnie. I raz na pewien czas odpalam sobie Disneya i tam oglądam właśnie, oglądałem te stare części w dobrych jakościach, które tam są. Disney ma w ogóle dobrą jakość. I raz na jakiś czas, raz na pół roku wykupuję sobie tam mniej więcej na miesiąc lub dwa miesiące, zależy. I na Disneyu oglądam wtedy wszystko. Co mi się... Chociaż tam nie ma tak dużo nowości. Tam oni bazują na swoich stałych filmach. No i dlatego właśnie nie mam regularnie, bym powiedział, cały czas tego Disneya. Teraz widziałem, że jest promocja i pewno znowu wezmę sobie, bo akurat kilka miesięcy go nie miałem. I o tym, jeżeli wchodzimy do kina Gwiezdne Wojny, to prawdę mówiąc, ostatnio oglądałem też program o pewnym aktorze. Aktorze, który dzisiaj już ma swoje lata i oglądałem pewien program, że niedługo będziesz się witał z kimś. No tak, bo 80 lat pykło jak w mordę jeża. To Al Pacino, człowiek, który grał w Ojcu Chrzestnym, jeden z najlepszych aktorów ostatnich, można powiedzieć, lat, czyli tamtego wieku, no i tego wieku zresztą też do tej pory. To są aktorzy starej daty, którzy przechodzą do historii. Z nowych aktorów nie ma za wielu takich, praktycznie na razie bym powiedział, że prawie w ogóle. Z dużym mniemaniem i owszem, ale z potencjałem to bardzo słabym. Jedna rola i w zasadzie wylądował. Ale wróćmy do tego aktora. On grał w Ojcu Chrzestnym i to był fenomen. I następnie kino zaczęło się zmieniać trochę. Powstała pierwsza część.
Gwiezdnych Wojen. Który to rok? Chyba 77 albo 6. Nie jestem dobrze pewny. Albo 7 albo 6. Gwiezdne Wojny, część pierwsza. To w ogóle lata 70. i 80. to dobre kino. Sporo dobrych filmów, które bazują nie tylko na efektach, chociaż Gwiezdne Wojny w tamtym okresie to były efekty też. Ale te filmy się ogląda nie ze względu też na efekty, bo na tamty okres to były efekty, ale ze względu na ten klimat tych Gwiezdnych Wojen. Naprawdę on mi się bardzo podoba. Ten nowy? No nie podoba mi się. Coś oglądałem, tak jak mówię, bo nie mógłbym się wypowiadać na ten temat, ale generalnie to nie jest klimat, który mi odpowiada. W ogóle, jeżeli chodzi o dzisiejsze współczesne kino, znajduję co pewien czas jakiś film, który mi się podoba, ale są to rzadkie sprawy, bym powiedział. No i w każdym razie tam było pokazane, jak ludzie stali w Stanach Zjednoczonych do kin w kolejkach, żeby kupić bilety na Gwiezdne Wojny. Czasem stoją w kolejkach, faktycznie jest coś takiego, że stoją. Za PlayStation stoją, jak wychodzi. A czy będą stali za konsolą PS5 Pro? Chyba nie, bo to droga sprawa. Tak mi się też i wydaje, że to nie. Zwykłe PS5 tak, PS6 jak wyjdzie też pewno tak. No w każdym razie przypomniałem się właśnie, że ludzie stali do kina, chyba 77 rok, do kina, żeby kupić bilety na film Gwiezdne Wojny. A u nas w 77 była zabita komuna. Te zamki właśnie, już wam mówiłem ostatnio, wpieniają to dosyć poważnie. Czasami próbuję wyczuć, czasami wyczuję od razu, czasami to tak trzeba trochę na chybił trafił i to trochę czasami dłużej, a czasami pójdzie. Jak jest taki dłuższy zamek, to czasami trochę jest naciskania. To jest rzecz, która muszę powiedzieć, że staram się nie użyć słowa bardzo chamskiego, która mi wpienia poważnie w tej gierce. Uznaję to za totalną bzdurę, bym powiedział, która jest denerwująca. No. Denerwuje mnie, mocno mnie denerwuje. No ale to można powiedzieć, bo nie umiesz otworzyć. Tak, zdecydowanie. Ciekawe, jak będą takie trudne dalej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy. Gwiezdne Wojny, Obcy, część pierwsza, ósmy pasażer Nostromo, to właśnie lata 70. Kino było wtedy naprawdę rewelacyjne, chociaż to były efekty w pewnym rodzaju, ale tam nie efekty właśnie grały główne skrzypce, a grała fabuła, aktorzy, którzy potrafili zajebiście zagrać. Zresztą w polskim kinie też było dużo aktorów w latach 70. i 80., którzy przechodzą do historii. Kino... Świat się zmienia i wiadomo, że... Raz jest taka moda, raz taka moda. W dzisiejszych czasach mamy internet, mamy wszystko i prawdę mówiąc, jako że ciągle nie mogę znaleźć sobie możliwości, jak gadać tutaj z Krystyną, dlatego różne rzeczy wymyślam. W dzisiejszych czasach mamy tak rozwinięty internet, wszystko, że wystarczy w internecie, że jeden jakiś celebryta na przykład zapuści brodę. I tak już to było. I za chwilę zobaczycie na ulicy 18-latków, którzy wyglądają jak 60-latkowie. No i lupa. Ta, no jest zajebiście. No. Jeszcze nie daj Boże zupę je. Och, szkuśwa. Ja. Ale tak to jest. Ja mówię czasami, że nie daj Boże ktoś by wystąpił na przykład i zrobił sobie... No nie wiem, czekaj, może kolczyk z łańcuchem od krowy, od nosa do stopy, nie do stopy, to może nie, ciężko pracować by było, do ucha jednego i drugiego, ale taki gruby łańcuch, nie? I to, że jest gigant, to teraz jest moda. W tym sezonie jest to modne. I chuj, wszyscy na ulicy. To może nie, ale duży procent by za chwilę tak nosił. Tak. Ludzie jak małpy niektórzy. No to jak jeden pokaże, to będzie to samo robił. I tak to po prostu jest. Mi się zawsze przypomina, jak była sprawa Akta 2, te internet. Jak niektórzy w internecie mający kanały mówili, że koniec jest internetu. Jest koniec. Definitywny koniec. Ale pamiętajcie, dajcie suba i łapkę, żebyśmy się rozwijali dalej. No przecież koniec internetu ma być, to po co mu ten sub? I tak jeden za drugim. Po co? A... Jeden i drugi znaleźli temat, żeby ich oglądali. Ludzie będą nakręcać się i będą oglądać. Bzdury nad bzdurę. My robimy włama. Włam jest też denerwujący. Tutaj włamy są denerwujące. Te szyfrowanie, hakowanie. Ale trzeba to zrobić i nie ma bata, inaczej się nie dostaniemy, aby wziąć dane. Ale już chyba mamy... Tak.
secure a channel I belong in. And call me Tislak. Well, Tislak, I'm old-fashioned. If I'm going to stab a friend in the back, I'd like to meet the person handing me the knife. Of course, Governor. Oh, and there's the alarm. Well, at least we got something. Oh, what'd we get into, buddy? No i bydlaki włączyli alarm, ale mamy dobrą broń. Nie ma co panikować. Rozwalimy dziadów. Okay, we can climb. No dobrze, teraz trzeba stąd uciec. Nie jest to niby trudne, ale muszę wam powiedzieć, że niestety puściłem się tutaj w złym momencie. No i złamaliśmy nogę naszej bohaterce Krystynie. To nie to, że ją bolało, po prostu padła na ryj. Trzeba było cofnąć. Wycięłem wam to, żebyście nie oglądali dużo krwi na windzie, bo tam winda chyba. Brutalne złamanie otwarte było. To nie wyglądało to dobrze. No tak to wyszło. Ja mówiłem, że gram tą gierkę na PlayStation, tym Edge. Dobrze się na nim nie gra. Do tej gierki. Taki, no, znaczy tutaj to prawdę mówiąc to... Na wszystkim tu się dobrze jest zrobione, to pod każdego pada czy klawiaturę, zależy jak to gra. Ale no tak z ciekawości wam też i... To mówię, no ale trzeba powiedzieć śmiało, że to pad też jakby z innej galaktyki, 1200 zł zapada, to jakby z innej galaktyki. A teraz idziemy kanałem, zawsze kiedy tymi kanałami to mówię obcy. Dlatego jak Disneya znowu wezmę, to mówię, trzeba w dobrej jakości obejrzeć Nostromo 8. On na Disneyu, ten obcy, ten jedynka jest, jak macie dobrego OLEDa, to tam wygląda to kosmicznie. 79 rok, a wizualnie to... Prawdę mówiąc, strzelaniny w tym etapie tutaj wyglądają, że są dosyć proste. Tak, ale jak natrafimy na jakieś zadanie takie poboczne, ja na piratów natrafiłem z tym naszą bronią, naszymi tam umiejętnościami, pancerzem, czy tutaj wszystko co mamy, to prawdę mówiąc, dosyć szybko mi roznieśli. Do tego nie chcieli odpuścić. Czyli w zasadzie likwidując jednego, naraziłem się na całą gwardię. Przybywał jeden za drugim. Nie mogło się to zakończyć. W końcu zrezygnowałem, bo mnie ubili. No to musiałem zrezygnować. Powtarzać tego samego nie chciałem, bo nie chciałem, aby Krystyna drugi raz dostała w palnik. Prawdę mówiąc, tutaj parę razy w tej gierce zginąłem, co ostatnio mi się nie zdarza praktycznie w takich gierkach, ale tutaj tak, źle podeszłem do tematu, tak w sumie to mówię na łatwiznę, tutaj polecę, bach, nic nie tego, trochę na Rambo, a tutaj tak nie bardzo, trzeba czasami mocno się poskradać, czasami właśnie dlatego ta gierka jest taka, moim zdaniem, specyficzna do gadki, ciężko wymyślić nawet temat, jest dlatego, że tutaj się... Często gęsto nic nie dzieje. Długo siedzimy w krzakach, powoli gdzieś idziemy, coś tam obserwujemy. Teraz na przykład ląduje statek jakiś kosmiczny z innej galaktyki, przyleciał, może kiełbasę wiozą, na przykład niemiecką, nie? Z Ziemi. Cholera go wie, no. Trzeba zaobserwować, dopytać. No i zbieramy wszystko cały czas. Tutaj raz na pewien czas gdzieś handlarza można spotkać. Tutaj na razie tu gdzie jesteśmy nie było tak, nie podchodziliśmy, ale jest tutaj handlarz. Jest tylko zresztą jeden. I sprzedajemy szczególnie jakieś bransoletki, pierścionki.
Chyba, że zamierzacie wejść w związek małżeński, wtedy pierścionki, obrączki i tak dalej zbierać. No ale to jest po co wam 3-4 obrączki? A to już wasza sprawa, jak wy do życia podejdziecie. Na pewno nie w taki sposób, jak ja wykonałem skok, że Kryśka niewiele miałaby złamanie otwarte. You know anyone who'd buy proof that some pike is trying to overthrow Gorak? Gorak would. Just leave my name out of it this time. Łaka to całkiem fajny bohater. On naprawia nam cały czas statek. Tutaj akurat statek jest niedostępny. Naprawia nam ten statek. Ale to też nie za małe pieniądze. Tak, tak to on jest w porządku, ale bydlak kasuje. No, w kosmosie wszystko jest drogie. A mi się tak, jak zacząłem gadać trochę o tych Gwiezdnych Wojnach, no, może bym co obejrzał faktycznie jutro. Dzisiaj to już mam inne plany podczas nagrywania tego odcinka dla was. Chociaż ja wam mówiłem, że ja tą gierkę trochę już dorobiłem do początku, znaczy do przodu. Sporo znaczy się dorobiłem, bo ją lecę, bo boję się, że ona być długa. Jedna rzecz, która mnie tutaj się trochę nie podoba, ten ubisoftski styl trochę. Ja lubię Ubisofta, ale po pewnym czasie on mnie zaczyna denerwować. Nie zawsze, ale w większości. To znaczy się zaczynają być zadania typu przynieść gwoździa, zanieść szpilkę, tą szpilkę przynieść połowicznie, następnie z liściem. I często gęsto uwielbiam asasyny, których nie mogę skończyć. Chociaż się uparłem, żeby tego nowego, który ostatni jest jeszcze, bo wychodzi nowy, gram go też teraz drugi raz. Ja go zacząłem jakiś czas temu, go nie przeszłem i teraz go jeszcze raz idę. I on mi się zaczął podobać, jakoś do niego trochę inaczej podchodzę, ale właśnie gry ubisoftskie, one tak mnie w pewnym momencie zaczynają, za dużo tych pierdół jest. Jestem ciekawy, jak to tutaj będzie wyglądało z moim dalszym chodzeniem, bo na razie mnie nie wpienia to jeszcze, ale jeszcze ze 3-5 godzin różnie to bywa, muszę się temu przyjrzeć. Zobaczymy. Fakt, że klimat tych Gwiezdnych Wojen, te miasteczka tutaj niektóre na różnych planetach, tak jak teraz, czuję się jak w Cyberpunku, którego bardzo lubię, uwielbiam Cyberpunka. Jedna z lepszych gierek dla mnie, wizualnie również, dobrze zoptymalizowana. Ostatnio czytałem też o gierkach, że powinni się trochę zatrzymać z rozwojem grafiki i tak dalej, zatrzymać ją, nie robić, nie wymyślać, bo tu nie potrzeba na razie lepszej grafiki, dlatego że ludzie, gracz pisał do mnie na przykład ostatnio, że gra przez jedną z chmur, tak, ale tam Full HD. To nie jest, nigdy nie będzie przez chmurę tej jakości, nie wiem jaki był internet, po prostu tego co odpalimy na własnym OLEDzie z konsoli, czy odpalimy na PC-cie, zajebistym PC-cie. Tu, ale Danka teraz czeka, Danka. Meet Valera of Crimson Dawn. You the one I was talking to before? You pulled it off. Guess I shouldn't be surprised. I heard you stole something much bigger than this. A ship. Someone's favorite ship. Someone important. I have no idea what you're talking about. Recognize her? Because Zarek Best showed up with one of their best, asking a lot of questions. Yeesh. A death mark from Zarek Best. What did you tell them? Nothing. For now. You work for us again? It stays that way. The pikes are on top here, and Crimson Dawn is making moves. No i teraz wam muszę powiedzieć, że nie byłem tego pewny. Tutaj tak na razie mi trochę też to denerwuje, że muszę z jednymi zadrzeć, żeby drugich polubić. Znaczy, żeby oni mnie polubili. No ale tak trzeba robić. Znaczy, tu w grze normalnie nie lubię być taki dwulicowy jakiś, żeby jednym donosić na drugich i tak dalej. To nie mój typ, to szuja. Tak. One of Gorak's men is planning to betray him. Pike higher up, named Tislek Shar. Really? Hey, look at you. Playing the game. You're learning. Here, some fuel injectors for that ship you don't have. These should help you get off Toshara. So you know everything, huh? Just the things that are important to us. You'll be hearing from me soon, so try to stay alive. Oh, and one last thing. Yeah? Bram's leg is healing nicely. Thanks. You're in our world now, Kay. Keep sharp. Baka, I got those fuel injectors. Time to go.
That was fast. What's the rush? The Trailblazer needs time. Attention. No rush. I just want to keep moving. Fine. Go see if he can find more work. Parts that she needs ain't cheap. Ugh, I'll talk to Danka. But it doesn't have to be perfect. Just make it work. Wrócimy do różnych tematów w kolejnych odcinkach. To był również ostatni odcinek w formacie 21:9. Mówiłem wam, optymalizacja, do której zaczęliśmy się też dochodzić w temacie, ale nie było czasu. Widzimy się w kolejnym starciu Gwiezdne Wojny.